Cześć, witam Was na kanale. Przyszła pora, żeby podsumować troszeczkę pracę nad Twin Topem. Mam go już od pewnego czasu. Troszkę się zmieniło, przeszedł jakieś tam modyfikacje wizualne, więc myślę, że warto zebrać wszystko w całość. Powiem Wam, co się zmieniło, ile co kosztowało, więc zrobimy sobie takie małe podsumowanie kosztów modyfikacji Twin Topa. W zasadzie to jest, są koszty modyfikacji Astrycha, więc jeżeli jesteście właścicielami Astrycha, to koszty tych zmian są praktycznie identyczne, bo różnica między zwykłą Astrą H jest tylko taka, że tutaj dach się otwiera, więc koszty części, koszty robocze i inne są takie same. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co się zmieniło, ile kosztowało, to zostańcie ze mną i podsumujemy sobie. Dla przypomnienia, mamy do czynienia z Astrą Twin Top z rocznika 2008. 1.8 pod maską, 140 koni, seria bez zmian mechanicznych, chodzi bardzo fajnie, nie wymagało to żadnych modyfikacji na razie, zresztą głównie skupiam się na modyfikacjach wizualnych, a nie mechanicznych, jakoś mocniej mnie nie pociągała, raczej podobało mi się to, co można stworzyć wizualnie z samochodem. To, co się rzuca w pierwszej kolejności, to jest oczywiście zderzak. Zderzak jest to zamiennik. Wiele razy się już na ten temat wypowiadałem. Było sporo postów na moim fanpage'u na Facebooku. Zamiennik jest bardzo dobrej jakości. Uważam, że jest tak samo dobry jak oryginał. Myślę, że jeżeli macie do wyboru zamiennik kompletny, tak jak w moim przypadku, a połatany, poklejony oryginał, to w ogóle się nie zastanawiajcie, kupujcie zamiennik, będziecie bardzo zadowoleni. Zmiana zderzaka, zdejmowanie to czysta przyjemność, także myślę, że nie ma co się zastanawiać i cena też ich nie jest jeszcze jakaś zastraszająca. Koszt zderzaka kompletnego z halogenami, kratkami, wszystkimi mocowaniami to niecałe 1700 zł. Bardzo lubię nagrywać na garażach, ale obok jest lotnisko i startują helikoptery, więc jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, no to startujący helikopter. Na to nie mam wpływu, ale wróćmy do zderzaka. Zderzak, tak jak widzicie, prezentuje się bardzo dobrze. Wszystkie spasowania jego elementów są na wysokim poziomie. Tak jak wspomniałem, kratki, pierścienie chromowe, wszystko jest w cenie. Dostajecie oczywiście też halogeny. Ja wrzuciłem sobie światła do jazdy dziennej, więc troszeczkę u mnie to inaczej wygląda. Na razie są niepodłączone, wystarczą mi LEDy w lampach. Co dalej się zmieniło? Grill OPC. Grill, który musi nawiązywać do kratki w zderzaku, także był obowiązkowo do wymiany. Grill to jest około 400-500 zł na rynku, tego nie przeskoczycie. Ja już miałem górną część pomalowaną w kolor. Jeżeli macie możliwość kupna samego grilla bez tej górnej części, pamiętajcie, że seryjny grill się rozkłada na dwie części, czyli na tę część powiedzmy chromową albo lakierowaną i na tę część plastikową, nielakierowaną czarną, więc możecie sobie to przełożyć, więc nie przejmujcie się, jeżeli na rynku są oferowane grille bez tej części górnej, to śmiało ze swojego auta przełożycie. Oczywiście link do zderzaka znajdziecie w opisie filmu, tak samo jak do lamp. Lampy są soczewkowe firmy VMAX Tuning, chyba coś takiego. Link znajdziecie w opisie do Allegro, będziecie mogli sobie kupić. Lampy są przystosowane do montażu z ksenonem i bez ksenonu. Ja mam wersję bez ksenonu, bo u mnie nie występowało ksenon fabrycznie. Macie bardzo fajną soczewkę. Już sprawdziłem, że w nocy świeci to naprawdę dobrze. W porównaniu z tymi lampami typu Depo z dwoma pierścieniami, ringami, jest przepaść. Tamte są tandetne, w ogóle nie świecą. Te świecą naprawdę na przyzwoitym poziomie. Lampa, jak widzicie, składa się z soczewki, pierścienia, które świeci, świateł długich oraz kierunkowskazów. W tej części jest też LED. Jak oglądaliście film z montażu lamp, to widzieliście, jak one świecą w garażu, gdzie byłby lepszy efekt. Tutaj tego efektu wielkiego nie ma. Ale plusem tych lamp jest to, że są czarne i przy czerwonym nadwoździu i czarnych akcentach w zderzaku front prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Zawsze zwracam uwagę na detale. W tym przypadku, jeżeli zerkniecie sobie na tę nerkę, kierunkowskaz, jest to nerka, która została wydrukowana chyba w formie drukowania 3D, obrobiona, bardzo fajnie jakościowo wygląda. Przyklejona jest do nadwozia. Kierunki, widzieliście na moim filmie, są to kierunki LEDowe, czyli po prostu świeci paseczek LEDów, który po prostu przenika z jednej strony na drugą stronę. Bardzo fajny efekt, polecam. Wymontaż szybki, prosty, nie jest to jakiś drogi temat, a od razu wygląda to lepiej z całym nadwoziem. Takie kierunki to koszt około 60 zł. Drukowane nerki na bok to jest około 100-200 zł, to w zależności kto sprzedaje,
czasem się trafiają w dobrych cenach, więc to nie jest jakiś wielki koszt, ale na pewno rozmaica wygląd błotnika. Nie mogę zapomnieć oczywiście o pakiecie. Pakiet, jak widzieliście, z przodu mam zderzak OPC, z tyłu mam dokładkę OPC Line'a dedykowaną do Twin Topa. U góry jest spoiler Irmshera, rzadki temat. Coraz częściej się pojawiają Twin Topy z tym spoilerem, no ale jednak więcej jest takich, które albo nie mają żadnego spoilera, albo mają taką delikatną listewkę na klapie bagażnika. Myślę, że spoiler gdzieś tam wyróżnia ten samochód. Bardzo fajnie się prezentuje. Zawsze podkreślam, że podoba mi się ten trójkątny akcent, czyli łączenie się spoilera z przetłoczeniem lamp, zderzaka, błotnika. Bardzo fajnie to wygląda. W tylnej części wiele zmian nie ma. Lampy są seryjne, no ale możecie dostrzec tłumiczek. To nie jest tylko końcówka tłumika. Cały układ wydechowy jest z kwasówki, czyli od kolektora wydechowego po końcówkę wydechu mamy kwasówkę. Brzmi bardzo fajnie, nie jest głośny, raczej delikatny pomruk ze złożonym dachem bardzo fajnie uprzyjemnia jazdę. To też jest wydatek kilku ładnych stów, a tak naprawdę liczony w tysiącach. Jak się przyjrzycie na linię boczną, zobaczycie progi. Progi są również Irmshera. Coś innego niż progi z GTC. Fajnie to wygląda, na pewno troszeczkę inaczej. Nie są aż tak agresywne jak te z GTC, bo te z GTC tutaj nachodzą delikatnie na błotnik, więc może się to podobać lub nie. Mi się podoba to, że linia progów nawiązuje z linią tylnej dokładki. Także na pewno jest estetycznie, na pewno jest spójnie. To samo jest z linią dokładki przedniego zderzaka. Nie jest to modyfikacja agrotuningowa. Bardzo fajnie estetycznie to się wszystko komponuje. Myślę, że z całym czerwonym lakierem Twin Topa naprawdę dobrze to wygląda. Trudno mi mówić o cenie progów. Myślę, że to jest około 500-600 zł na rynku. Rzadki temat, ciężko trafić. No ale myślę, że z takim kosztem trzeba się pogodzić, jeśli chciałoby się kupić. Spoiler również nie występuje na rynku. Są to pomontowane spoilery na samochodach, więc trzeba szukać jakichś rozbitków. Myślę, że będzie tego coraz więcej napływało z zachodu, więc na pewno się pojawią. Myślę, że to też jest kwota rzędu 300, nie wiem, 400 zł może. Dokładka tylna około 200, może 300. Wszystko zależy się, kto sprzedaje i jak bardzo jest pazerny na pieniądze. Bo handlarzy u nas nie brakuje. Niektórzy są naprawdę w porządku i mają ceny rozsądne, a niektórzy po prostu bardzo sobie liczą, więc trzeba szukać takich, którzy podejdą do tematu na spokojnie. W kolejnym etapie się rzuca w oczy, to są oczywiście felgi. Felgi 19 cali. Wszystkie 4 sztuki mają szerokość 9,5 cala, więc bardzo fajnie przy T35 wypełniają nadkola. Chopciera mi się udało przyczyć raz, a troszkę już na tym setupie jeżdżę. Felgi to jest model Japan Racing JR30 w kolorze srebrnym. Są lekko wklęśnięte, więc dodają charakteru. Koszt takich felg to około 5000 zł. Wszystko zależy od tego, gdzie się kupuje. Czasami się trafi troszkę taniej, czasami jest drożej. Wszystko zależy od dostępności tych felg. Generalnie to jest kwota, jakby nie było, około 5000. Do tego dochodzą opony. Tutaj mam Imperiale całosezonowe, czyli zima-lato. To też jest koszt około 1700 zł. Do tego dochodzi montaż. Mam zamontowane wentylki ukryte, więc to jest za jeden komplet wentylków 35 zł. A kompletów wentylków mam dwa, bo jeszcze felgi są przystosowane do tych czujników ciśnienia opon, więc są dwa otwory w felgach, więc u mnie poszły dwa komplety takich chowanych zaworków. No i co, założenie opon? Myślę, że 7000 lekko pęka, żeby takie koła sobie zamontować do samochodu. No ale robią robotę. Wiem, że można kupić sobie używane felgi, jakieś tam skręcane, ale nie zamkniemy się w takiej kwocie. Sam koszt zakupu felg 19 cali ze zdrowymi szerokościami, czyli chociaż te 9,5-10 cali z tyłu, przód też 9-10 z przodu, to też minimum koszt 7-8 tysięcy. Często trzeba jeszcze i takie poddać renowacji, często wymieniamy ranty. Grosz do grosza i okaże się, że pęka nam grubo ponad 10 tysięcy. No oczywiście warto, ale myślę, że w moim przypadku, kiedy samochód nie jest jakimś zlotowym egzemplarzem, raczej tylko do tego, żeby przemykać sobie nim bez dachu, w ciepłe dni to wystarcza. Z takich tematów jeszcze ważnych to zawieszenie. Tutaj siedzi MTS. Mogliście widzieć na moim Facebooku, jak wyglądały sprężyny. Nie seryjne, bo tam siedziały HR-y. 45 przód, z tyłu było chyba ze 30 mm w dół. Wyglądało to fajnie, no ale do takich kół szerokich i to nie jest jakiś wielki naciąg, ale na pewno gdzieś ta opona się lekko
naciąga, no konieczne jest zejście na gwincie, żeby nie było jakiejś wielkiej japy. Niestety koszt zakupu gwintu to jest około 2400 plus montaż. Ja przy okazji wymieniłem wszystkie gumy, które były w zawieszeniu. Sam montaż z gumami wyszedł około 1000 zł. Sam tego nie robiłem, po prostu nie miałem na to czasu i przestrzeni. Gumy do Astry H i Twin Topa jednocześnie są dużo droższe niż na przykład do Astry G, więc jeżeli myśleliście kiedyś, żeby przesiąść się z Astry G na Astry H, to koszty eksploatacyjne pozornie podobnego samochodu są 2 albo 3 razy wyższe. Wiem, bo kupowałem takie same gumy do Astry G, mojej czarnej Cabrio, co też mogliście oglądać na kanale, i koszt był 1/3 tego, co tutaj kosztują te gumy, więc no niestety to boli. Także mamy 2400 za gwint, mamy prawie 1000 zł za montaż z gumami, gdzie myślę, że sam montaż nie wyszedł mi dużo, bo gumy kosztowały naprawdę sporo. Mamy 3400 za montaż zawieszenia, do tego dochodzi jeszcze geometria, która jest bardzo ważna. I mamy samochód, który prezentuje się w ten sposób. Czy coś z zewnątrz się jeszcze zmieniło? Wydaje mi się, że to będzie wszystko z takich grubszych tematów. Na pewno to, na co trzeba zwrócić uwagę, to serwis dachu. Serwis dachu też nie jest tani, ale jeżeli ktoś już go przeprowadził, a kupujecie taki samochód, to na pewno warto sprawdzić, czy coś było robione. Jeśli było robione, no to prawdopodobnie wiązki są połatane. Zakładam, że profesjonalnie, bo w Warszawie są co najmniej 2 osoby, które takie rzeczy robią, na południu też są. Wielkopolska też ma, przynajmniej wiem, że jednego specjalistę od dachów składanych, tych twardych, więc na pewno warto wiedzieć, czy coś było robione, bo jeżeli nie, to prawdopodobnie będziemy to robić w najbliższym czasie. Generalnie nie są awaryjne, one po prostu mają źle ułożone wiązki i przy okazji składania i rozkładania dachu po prostu się przecierają, a ponieważ zawsze jak jedziemy w ładną pogodę, no to chcemy ten dach złożyć, no to szybko się to dzieje. Nie zapominam też o wnętrzu samochodu, bo jakby nie było, jest to bardzo ważny element też wizualny. Jak się złoży dach, to wnętrze od razu jest widoczne, no i musi prezentować się nadzwyczaj dobrze, więc w moim przypadku mamy do czynienia z fotelami Recaro. Model tych foteli występował w OPC. Koszt zakupu takich foteli Recaro, bo one były oczywiście dokładane przeze mnie, to około 2-2500 zł. Do tego musiałem dokupić jeszcze oczywiście boczki, do tego musiałem kupić tylną kanapę w skórze, więc koszt się robi dość znaczny. Na pewno te fotele dobrze współgrają z całym charakterem samochodu. Czarna skóra, czerwone nadwozie, czerwony lakier, złożony dach, czarne akcenty, VXR, jego logotypy i cała stylizacja. Ja wiem, że to nie jest OPC, ale tak już kiedyś ktoś zaczął, ja to sobie kontynuuję. Po co psuć coś, co naprawdę wygląda fajnie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o wnętrze. W sumie to mogę Wam jeszcze pokazać, jak samochód wygląda pod maską. Jest oczywiście siłowniczek, więc ułatwia nam to sprawę. O, górna część silnika polakierowana na czarno-czerwono, oczywiście ze stylizacją Vauxhalla. Dobrze to wygląda. Zawsze przykładam wagę do detali. Można mieć grube modyfikacje, ale detale mogą popsuć cały wygląd. Nie do końca jestem zadowolony, jak samochód się teraz prezentuje. Wymaga jeszcze trochę pracy, czyszczenia przed sezonem. Niby stał w garażu, niby jest regularnie przewietrzany i myty, no ale zawsze te obody są szare zamiast czarne. Środek wymaga odkurzenia, skóra natłuszczenia i oczywiście wosk na cały lakier. Generalnie zastanawiałem się jeszcze nad polerowaniem lakieru, choćby jednoetapowo, żeby wyciągnąć ten czerwień jeszcze mocniej. No ale koniec końców samochód prezentuje się w ten sposób. Myślę, że wszystkie koszty, jakie poniosłem, zobaczycie tutaj. Kwota jest jaka jest, tego nie przeskoczymy. Jeżeli chce się mieć fajnie porobiony samochód, to trzeba na niego wydać. Jeśli chodzi o zakup takiego Twin Topa, to wiem, że są dwie kategorie Twin Topów. Te, które są silnikiem benzynowym i te, które są silnikiem diesla. Jeżeli kupujecie i chcecie kupić, szukacie Twin Topa, no to zobaczycie duże rozbieżności cenowe. Generalnie Twin Topy z silnikiem 1.9 są dużo tańsze niż te odmiany z silnikiem benzynowym. 1.8, 2.0 turbo, 3 mają cenę. Oczywiście wiadomo, że 2.0 turbo będzie droższe niż 1.8, ale coś, co wpływa na wartość samochodów, to rdzaw w tych nadwoziach. Niestety wiele Twin Topów jest mocno skorodowanych i często na zdjęciach tego nie widać, ale w momencie, kiedy podejdziecie do samochodu, zobaczycie na progi z przodu przy przednim błotniku, zobaczycie podłużnicę, zajrzycie pod maskę, newralgiczne miejsca, gdzie dostaje się woda, no to zobaczycie, że tam jest ruda. Jeżeli tam jest ruda, to
jak najdalej od takich samochodów. Nie myślcie, że zrobicie to tanio, bo jak zaczniecie grzebać, to wyjdzie jeszcze więcej. A jeżeli nie wierzycie, to zobaczcie sobie moją reanimację OPC niebieskiej, którą robiłem w 20 roku, czy 19, czas leci, w 19 roku robiłem. To koszty są niestety astronomiczne. Wszystko poszło teraz w górę, więc w ogóle nie opłaca się robić i kupować takich samochodów, więc one mają po prostu cenę dużo niższą, stąd to wynika. Wiele osób gdzieś tam mi zarzuca, że dość drogo cenię moją Astrę. Poniekąd rozumiem, wiadomo, modyfikacje się nie zwracają, modyfikacje w Oplu w szczególności się nie zwracają, więc mam to na uwadze. Kurczę, jakbym miał dać powiedzmy 18 za seryjnego i trochę więcej, żeby mieć bardzo fajny egzemplarz, na który wydałem naprawdę sporo, zresztą widzieliście przed chwilą, no to chyba warto dorzucić i mieć fajny samochód na lato. Fajny samochód na lato, ale fajny samochód również na zimę, bo twardy dach sprawia, że można nim się przemieszczać wygodnie przez cały rok. No a do tego mam opony całoroczne, więc w moim przypadku mogę jeździć cały czas na fajnym kole. No i kiedy wszyscy jeżdżą w zimę na stalówkach albo na jakichś małych aluminiowych kołach, na zimowych i pojawia się mój Twin Top na ulicy, to naprawdę zwraca uwagę. Także chyba tyle. Wydaje mi się, że dość sporo wam powiedziałem. Dość sporo widzieliście też na moim Facebooku. Staram się wrzucać wszystko, co jest związane z moimi samochodami. Teraz się z wami pożegnam. Trzymajcie się za kieszeń, bo samochody to najgorsza kochanka. I na razie.